Pokój Dobro, witamy w kolejnym odcinku Ułomków. I rzeczywiście jesteśmy ułomkami dzisiaj, bo nie ma z nami Janka, który cierpi z powodu bycia na kwarantannie. Na szczęście nie choruje, ale, ale jest na kwarantannie, nie, ma, nie może być go dzisiaj z nami. Dlatego, w takiej formie, odcinek, w którym witam serdecznie Agatę Puścikowską, publicystkę. Dziennikarkę oraz pisarkę, autorkę, serdecznie. autorkę książek o, o kobietach, życia konsekrowanego przedstawicielkach. No nie tylko, nie tylko. To, to, to siostry z powstania i, i, I wojenne, wojenne siostry. siostry to była chyba szósta i siódma książka. Moja? Ale to właśnie ostatnio, odnoszę ale się tak, do ostatnich. Ale to jest fajne, publikacji. że to się jakoś tam no, rezonuje, rezonuje. Myślę, że rezonuje. Mm -hmm. w, w, jeszcze tak na, na tej fali koronawirusowej y, też ostatnio dałaś świadectwo, takim językiem kościelnym, <grym> o tym się narzucającym mi opowiadam. Ale rzeczywiście byłaś jedną z pierwszych osób, które ja faktycznie znałem, y, które powiedziały o tej, o, o tej chorobie, bo jeszcze kilka miesięcy temu. Mieliśmy takie doświadczenie, że właściwie, a to tylko taka grypka, to zaraz mhm. się rozejdzie, w sumie nikogo nie znam, kto choruje i nagle czytam na Facebooku, że przechodziłaś tam bardzo... Na Facebooku nic nie napisałam, no, ja było... na Twitterze, na Twitterze. napisałam. Mhm. Mhm. Że to było, było doświadczenie bardzo trudne. No traumatyczne wręcz, ale to było, w... ja zachorowałam w czerwcu jeszcze wtedy, kiedy w zasadzie kiedy nic nie wierzył tak. w koronawirusa. Ja, ja sama no tyle, jakby no miałam świadomość, że to istnieje, ale no rzeczywiście bardzo mocno mnie to doświadczyło. To takie doświadczenie traumatyczne, wręcz graniczne. No i tak naprawdę, już jak byłam w miarę w formie, bo no ja nie byłam w stanie SMS na, SMS-a napisać. Szklankę wody musiał mi mąż podawać na przykład z rurką, bo nie byłam w stanie nawet napić się z kubka. Ja, jak ktoś mnie zna, to wie, że jestem po prostu energia chodząca i szalona, szalona kobieta. No i tak, tak to, to było traumatyczne doświadczenie i, i na, już jak już byłam w stanie w ogóle jakoś coś z siebie wykrzesać, to rzeczywiście napisałam y, w takim celu, żeby może kogoś ostrzec, bo czułam się jakby, miałam taką moralną, y, taki moralny imperatyw, żeby może ludzie wiedzieli, że to tak nie jest, że, nie że tak żarty. można biegać sobie y -y. i szaleć i, i że te obostrzenia mają sens y, no ale potem już przestałam mówić i pisać, dlatego że reakcje były po prostu strasznie agresywne w stosunku do mnie i ja się dowiedziałam, że, cytat, jestem na garnuszku Ministerstwa Zdrowia albo że uległam psychomanipulacji. I tak dalej, i w ogóle, no w czasie, i hej, albo byś, że na przykład, nie wiem, tak. jestem na pewno ciężko chora, gdzieś tam i tego to ukrywam, wobec czego mój organizm po prostu nie wytrzymał. No czy, proszę Państwa, no totalny absurd i przestałam o tym pisać i mówić. Natomiast no, teraz to, co się dzieje na jesieni i pewnie za chwilkę jeszcze będzie mocniej. Niestety, no to teraz z kolei te osoby, które były takie mocno sceptyczne, same do mnie piszą co robić, bo na przykład zaczynają chorować i no i tyle. No to, to jest takie przykre też dla mnie, bo mam wrażenie, że my wszyscy nie odrobiliśmy lekcji z takiego z takiego obywatelstwa, odpowiedzialności za drugą osobę. Mam wrażenie, że to trochę miało miejsce w, w tym marcu, nie? że te dwa tygodnie, kiedy ogłoszono te wszystkie obostrzenia, to my żeśmy rzeczywiście się tak zmobilizowali, ale z taką wiarą, że no, po świętach to już będzie wszystko normalnie i, i chyba nam to, no tak, ta, ta, no to mobilizacja my trochę się, My się wszyscy nie, no, dopiero uczymy tak naprawdę takiej sytuacji i i, I dopiero teraz tak naprawdę mam wrażenie, że to się wszystko zaczyna rozwijać tak, jak to było na, gdzieś tam na zachodzie czy w Stanach Zjednoczonych niestety. No to jest oczywiście i dobre, i w tym sensie, że mamy jakieś pewne doświadczenia już. Nasi lekarze też już mają pewne doświadczenia, ale przede wszystkim no to też pokazuje, że bez takiej odpowiedzialności, bo to jest chyba kwestia odpowiedzialności nas wszystkich, no to nie, nie wygląda to dobrze i to mnie troszkę przeraża, że nawet osoby, które są znamie wrażliwe, wykształcone, w miarę świadome, w lekceważą to mało powiedziane. A w te, ile, o ile można było to zrozumieć w, w maju czy w czerwcu, gdy to rzeczywiście tam, tych zakażeń było, nie 300-400 dziennie i rzeczywiście, no to tak statystycznie to, to, to właściwie się nie działo, no, no ja miałam pecha po prostu, no to w tej chwili no to, to tego nie rozumiem zupełnie. Tak, bijemy rekordy i nie wiadomo, jak to, jak to dalej się potoczy i właściwie, kiedy to nagrywamy, ten odcinek, stoimy przed groźbą powrotu do takiego lockdownu i... No jest to trochę przerażające, powiem szczerze. Ja czuję taki niepokój jakoś z tym związany. Zmieńmy temat, bo o koronawirusie pewnie jest wszędzie i można, można dużo o tym mówić. Chcę wrócić do tematu kobiet, bo też oprócz fali zachorowań mamy też teraz doświadczenie bardzo mocne, bardzo emocjonujące, bardzo silne, czyli strajk kobiet. Tak to, to zjawisko się nazywa. Z drugiej to jest też ciekawe, że ty jesteś gościem i myślę, że to dobrze, że tu jesteś, ponieważ kojarzysz mi się też z takim mówieniem o, o sile kobiecości. Jakby to zestawienie tego, co widać na transparentach protestów. Ja też chodziłem, oglądałem te transparenty, nawet prawie, prawie stałem się ofiarą jakąś tam małej takiej bijatyki. Szczęśliwie to do tego nie doszło. Więc jakby mam to doświadczenie tej siły kobiecości, podczas gdy ty też nas konfrontujesz, odbiorcy czytelnika, z zupełnie inną twarzą tej siły. I jestem też ciekaw Twojego zdania na temat no, tego zjawiska, które obserwujemy, no, które nazywamy strajkiem kobiet. Mhm. Ja myślę sobie, że wbrew pozorom to się mocno wiąże z tym, co mówiliśmy na początku, czyli o, o sytuacji epidemicznej, o odpowiedzialności, czy też brak, braku tej odpowiedzialności. No bo tutaj, cóż, odpowiedzialność jest słowo klucz. I sobie tak myślę, że cała ta sytuacja, no to, to, to jest, pokazuje no wielki, wielki kryzys odpowiedzialności. Odpowiedzialności samych kobiet za siebie, odpowiedzialności mężczyzn również. Tutaj, jakby no to, to, ta agresja, te histerie, ten ta ignorancja też, niestety, która, którą widzimy, prawda? I te dyskusje, o podstawą naprawdę jest brak odpowiedzialności za siebie i innych. O to, żeby pewne rzeczy, o to, żeby pogłębiać wiedzę, o to, żeby wyjść z jakiejś bańki ideologicznej i po prostu otworzyć się też na, na argumenty, o to, żeby być odpowiedzialną. Czy odpowiedzialnym za drugiego człowieka w sposób taki bardzo konkretny. Tak? I ja sobie tak myślę, że, jeżeli yy, my mówimy ciągle znaczy, tamta strona mówi ciągle o piekle kobiet. No, no, no tak, no jest to piekło kobiet, ale po pierwsze ono jest w nas, a drugie jest, po drugie jest też w stosunku mężczyzn do części kobiet i części kobiet do, do mężczyzn, bo no, no czym jest to piekło, no czym jest to piekło, brakiem wrażliwości tak naprawdę, tak? brakiem wrażliwości, brakiem empatii, brakiem konkretnej pomocy. Ja sobie myślę, że jeżeli jeżeli każdy z nas popracuje nad tą wrażliwością, ale w sposób taki zadaniowy, aktywny, no to to, to piekło gdzieś tam się rozmyje. Ono mhm. zawsze, wiadomo, że nie, na świecie nie jest idealnie, nigdy nie będzie idealnie. Zawsze będzie można coś zrobić więcej dla, dla wspólnego dobra. Ale jeżeli, na, jeżeli to, to, no postulat jest w zasadzie na początku tak, na początku to był postulat Przywrócenia, właściwie nawet nie przywrócenia. Bo Tylko nawet... dostępu do takiej aborcji, która właściwie nie ma. Nie, no, na porządku chodziło o aborcję eugeniczną wyłącznie, mm. tak? bo to mówimy o wyroku Trybunału, ale to było jasne, że za chwilkę to w ogóle wyjdzie poza pójdzie, aborcję tak, eugeniczną tak, tak. I, pójdzie, i pójdzie dalej. Tak naprawdę w tej chwili chodzi wyłącznie o aborcję na życzenie i, 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 i tyle, no, czym jest aborcja na życzenie. No i jest brakiem odpowiedzialności. Tak, 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 i, tak. I to jest rzeczywiste piekło kobiet, bo ja nie znam żadnej kobiety, która. Ma, mam bardzo duże doświadczenie, poznałam wiele kobiet, które stały przed decyzją o aborcji. Bo też o tym mówiłaś, opisywałaś tę sytuację e, prawda? Tak, to oczywiście. Są... I, to, I chodziło też o aborcje eugeniczne, ale też takie po prostu z, z różnych przyczyn. Za każdym razem za taką decyzją stał brak odpowiedzialności, na przykład, mężczyzny. No i tyle. Mhm. Albo brak odpowiedzialności i pomocy ze strony innych kobiet. Jeżeli mówimy o piekle kobiet, no my same sobie często to piekło zadajemy. Nasze babcie nam zadają, matki nam zadają, teściowe nam zadają brakiem wsparcia. No przepraszam, że ja to tak powiem wprost, ale, ale to, wiesz, w Polsce to jest bardzo ginie ważne, bardzo dużo to... dzieci trzecich. To znaczy... Trzecich dzieci w rodzinach. Trze a jako Tak, trzeciego dziecka trzecie w dziecko. No bo jest chłopczyk, jest dziewczynka, mhm. jest parka, jak króliczki, wobec czego wystarczy już więcej. Po, nie więcej. Teraz już troszkę się to zmienia, mhm. mm, ale bardzo dużo takich reakcji widziałam i słyszałam. Na przykład teściowych, po co wam trzecie dziecko. No to jest piekło ale skąd to może wynikać, bo No to z, jakby, z różnych powodów, no to tutaj dla mnie można porozmawiać bardzo długo. Ja myślę sobie, mhm. że to też jest związane jednak z taką. Pewną mentalnością powojenną, biedą. Trudno oceniać te kobiety, była bieda. A... Ale jednocześnie było też duże dzieci, nie? Te, yy, takie bumy urodzenia. No, ale statystyki aborcyjne były ogromne w, lat, w mhm. latach 60. -tych, 70. -tych. To, jest, to jest ogrom. Trecie dzieci naprawdę owszem, rodzi, były rodziny wielodzietne, ale wcale nie było tego ich, ich tak wiele, były piętnowane wtedy te rodziny, żyły w nędzy, wobec czego, wobec czego no, no, no te starsze starsze pokolenia ma często doświadczenie aborcji, ma doświadczenie biedy. Trudno tutaj nawet oceniać i wartościować, po prostu takie ma doświadczenie. Mhm. I w, momencie, y, w takim momencie wchodzi jakby w taką narrację, y, ale po co wam na przykład? Albo ja my wam nie pomożemy. Y, no, 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 taka jest prawda. Znaczy teraz mówię, no troszeczkę to się zmieniło w ostatnich latach, w ostatnim 10-20-leciu. Bogu dzięki, ale no w tej chwili mam wrażenie, że to. No te siły, które dochodzą do głosu jednak, i tu nie ma co mówić, że nie dochodzą do głosu, jakby yy, rozwalają to wszystko, co, co udało się naprawić, co się udało zmienić mentalnie, bo tak naprawdę, jeśli mówimy o aborcji, no to tutaj jest kwestia zmiany mentalnej kolejnego pokolenia, a to pokolenie lat 70., -tych, 80. -tych jest bardzo mocno naznaczone yy, aborcją matek i babci. To jest rzeczywiście, mi to daje też jakby szersze spojrzenie na... Ja w ogóle o tych rzeczach nie myślałem, powiem Ci szczerze, jak na to wszystko patrzyłem. Właściwie chyba w Polsce jest, szerzej o tym mówił i pisał wyłącznie arcybiskup Hozer. O tym się rzadko o takim, mówi. Y to, y bardzo, to, no, dużo, to dużo daje do myślenia, tak myślę. Ja też tak patrzę na to z punktu widzenia m, takiego duszpasterza młodych ludzi, bo ja mam y najwięcej do czynienia z młodymi ludźmi i, i z nimi rozmawiam. I zastanawiam się, na ile to też jest... Y w ogóle świadomy udział w takim proteście, takiego człowieka, który mm -hmm. ma kilkanaście lat i, no. i po prostu powtarza pewne hasła, których tak. nie podejrzewam rozumiem. nawet nie rozumie do końca. Tak, i najlepsze jest to, albo najgorsze, że często te tak, tak zwane Julki Natalki, to tak nazwał internet, te dziewczęta młode, one, one chcą dobrze. One mają dobre tak, bo chęci, jest, to jest naprawdę. to takie nacechowane takim tak. ogromny One empatią. naprawdę mają, mhm. y, chcą dobrze, chcą zmieniać świat. Są poruszone, prawda? Są poruszone, są mają emocje, to trochę tak. buntu, to wszystko razem. Natomiast no, są powodowane i to jest straszne, że nie, nie stoi za nim jakaś właśnie matka czy babka, która powie, Ej Julka, natalka, stuknie się w głowę, dziewczyno siadamy, rozmawiamy. A może to też jest kwestia właśnie takiego buntu przeciwko tym matkom i ojcom, którzy są w domu? I, I teraz ulica daje miejsce takiego, mhm. nie wiem, takiego wentyla, przez który uchodzą te wszystkie emocje o, i Myślę, że tak, bo każde pokolenie w jakiś sposób się buntowało i przeciwko czemuś tam. Tylko że kiedyś było wiadomo, co jest dobre, co złe, a w tej chwili to się wszystko miesza. I to jest problem, mhm. że jakby ten kryzys autorytetów też tu moc, bardzo mocno wychodzi. Myślę, że tak, że mhm. ja podobnie na to patrzę i do tego jeszcze bym dołożył chyba kryzys rodziny, prawda, że, że skoro mamy tak potworny problem, i z tą aborcją, to też to, 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 o czym powiedziałaś wcześniej, to, to w ogóle sam już też pokazuje jakiś mm. ogromny kryzys wewnątrz samej rodziny. To też y, być może braku rodziców. Bo tak jak mówisz, że gdyby była ten matka no ojciec. Babcia, ja to, to, to z jednej strony na pewno tak, ale też obserwuję bardzo fajne rodziny, naprawdę które znam od lat. Ludzi, którzy kochają swoje dzieci, poświęcają im czas, energię i właściwie nieba by przychylili, może trochę za bardzo. I w tych rodzinach też jest jakby ten bunt wyczuwalny i słyszalny. Co więcej, bywa tak, że dziecko sobie na profilowe piorunka trz trzaska mhm. i matka jest załamana. Do mnie to docierają nawet nie tyle głosy, co rozmowy i, i, i tyle. I właściwie tutaj. To troszkę, też się, to, to troszkę to się poza. Kiedyś taki schemat był, że jak jest rodzina pełna i jest rodzina niedysfunkcyjna, kochająca się to dziecko, prawda, wybiera zawsze dobro. To, to, to nie jest do końca już w tej chwili tak. Jednak ta grupa rówieśnicza mhm. i te zmiany, które się wokół nas dzieją no Są dużo mocniejsze niż może się wydawać. Dla... Tu pewnie internet też gra swoją rolę. Tak, a my nad i, tym i dostęp... my nie nadążamy w ogóle. My nie nadążamy mhm. i mówię my jako rodzice, my jako kościół, my po prostu nad tym nie panujemy, nie nadążamy. To są, to, to są zupełnie nowe jakby zjawiska. Yy, troszkę nam ręce opadają, bo ktoś tam przyrównał to do lat do 68 roku mhm. i w ogóle do, 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 do rewolucji seksualnej. Niekoniecznie. To jest raczej rewolucja smartfonów rzeczywiście, rewolucja takiego elektronicznego rupta co chce ta i świadomości tych młodych ludzi, że mogą wszystko, umieją wszystko i generalnie są autorytetami dla samych siebie. Myślisz, że to jest bardziej zjawisko takie jednorazowe czy to już rzeczywiście będzie taka zmiana głęboko znaczy taka długotrwała coś, coś no, co jednorazowe będzie No jednorazowe chyba nie dlatego mm -hmm. że to jest to, to pewne rzeczy wyszły w tej chwili one wybuchuje jak taka jak taka lawa ale one dojrzewały jak być może jak wrzut no dobrze że to paradoksalnie wyszło bo, bo, bo w tym momencie można coś budować nad tym być może coś zmieniać ale, tak szczerze mówiąc, ja nie widzę tu żadnych recept, i ja tutaj nie widzę żadnych takich idei myślenia, jakby też takiego, mm, takiego spojrzenia na zjawisko całościowo, gdzieś tam od korzenia. Nie widzę tego i to jest najstraszniejsze, bo jakieś takie dobre rady zawsze scenie gdzieś tam się pojawiają, każdy coś wie, mhm. ale naprawdę to średnio wygląda. Mnie ciekawi reakcja kościoła, bo. No jakby też mo moja jako kościoła w tym znaczeniu, dużo pasterskiego tak. kościoła, jako, jako kapłana, jako zakonnika. Mhm widzę, no, że często odpowiadamy tym samym i zastanawiam się też, jak, jakiego języka używać tutaj w tym kontekście, bo teraz dochodzą jakieś tam newsy, się pojawiają, że jakiś ksiądz coś tam odpisał, jakieś uczennicy, która wstawiła sobie tą błyskawicę, ktoś tam, no rzecznik wprost nazwał udział w protestach, rzecznik konferencji episkopatu nazwał udział w protestach grzechem. Ale tutaj akurat jestem, hmm. jestem mu bardzo wdzięczna, bo grzech należy nazywać grzechem i mówienie, że aborcja jest okej, okay, hmm. jest grzechem, kropka. Natomiast jakby piętnujemy Grzech, a nie człowieka. I tutaj my chyba nie odrobiliśmy do tej pory lekcji. My, jako Kościół, właśnie z tym, żeby mówić o grzechu, jako. Żeby się nauczyć takiego tak, rozgraniczenia a te wyraźnego. No, te, te julki grzeszą, czy one świadomie to robią do końca? Pytanie, oczywiście. Ale sam udział jak najbardziej. I, i mówienie, że aborcja jest okej, okay, jest również grzechem. kropka. Same dziewczyny, same kobiety często są tak zagubione, że, że no właśnie, to jest pytanie do ciebie, czy to jest ta, czy brak świadomości takiej głębokiej. No zwalnia w jakiejś no części właśnie, z odpowiedzialności sposób, moralnej tak, z winy, tak, prawda? Tak, no więc tak właśnie. Jakby na tym Natomiast jak, jakby to jest moralnie. grzech, tak samo jak aborcja jest grzechem tutaj nie ma dyskusji. Można się zastanawiać nad, nad przyczynami. Tak, że gdzieś można tą, jakby tą, bloką, tą skalę tak? winy gdzieś tam tak. stopniowo. Ale, te ja ale te dziewczyny, ale te dziewczyny, no one. Mm, no one chcą walczyć o dobro i to jest właśnie najstraszniejsze. Tak, tak, tak że, że, tak, że one są zaangażowane w dobrą sprawę. Nie, nie, chodzi mi o to, że kiedyś czarne było, czarne, bia białe było, białe. A w tej chwili im się zrobiło tak kolorowo, żeby mhm. użyć takiego, y, takiej y, m, takiego opisu, że y, po prostu nie wiedzą, co jest dobre, co jest złe. Kurczę, i to jest właśnie nas wszystkich wina. To jest, no, jest wszystkich grzech, również kościoła. No, gdzieś, gdzieś się pogubiliśmy. Bo dla mnie to jest pytanie też o katechezę, bo to są dzieciaki, które są na katechezie w szkołach mhm. jeszcze, przecież większa część no, jeszcze no, jest. Się i, od liceum to się zaczyna po, 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 wypisują się strasznie, wypisują tak, się tak, po prostu tak, lawinowo. Tak. No to prawda, ale wiesz, jakby kształt, ta, ta katecheza trwa w, w Polsce już wiele lat. Nie? Mhm. To nie jest kwestia tam tego tylko pokolenia, które widzimy na ulicy, tylko jakby iluś pokoleń no tak, tych 30 lat. I, jakby to, to wydaje się w ogóle nie przynosić żadnego efektu, i to też jest dla mnie ogromne pytanie. No pytanie, co by było o, o sens bez. sens i metodę. Co by było bez. No właśnie. Dla części z tych dzieci, z tej młodzieży, to jest jedyna, jedyny kontakt z kościołem, jedyny kontakt z wartościami, naprawdę. I ja jestem jednak mimo wszystko zwolenniczką KTHS w szkołach. Nawet od strony takiej pragmatycznej, że, że, że po prostu tu mamy w jednym miejscu również takie treści, i nie trzeba, mówiąc wprost, gdzieś takiego dzieciaka wozić, czy zawozić, czy pilnować. Mhm. Natomiast jest inne pytanie o jakość tej katechezy, bo ja, ja widzę, też obserwuję po swoich dzieciach i poznajomych, że no cóż, delikatnie to ujmę, bywa z tym różnie, i, ale tam, gdzie jest dobrze, to te dzieciaki ciągną. I ciągną tam, gdzie jest naprawdę ktoś zaangażowany, kto jest. No, z pasją. Z pasją. Tak, do, do, tych do tych dzieciaków ma po prostu podejście. Nawet nie chodzi o cierpliwość, Pewne, pewien autorytet. Te dzieciaki tak, ciągną. Tak. One potrzebują takich treści. Tam, gdzie jest bryndza, no to, to, to uciekają no i kropka. No, ty, tylko, że z matematyki, jakby była prędza, to bym nie mogła uciec, nawet jak będzie najgorsza, z religii mogą. Tak, tak, tak. tak. Ale ja bym tutaj nie, nie, jakby nie wylewała y, religii z czy z tymi protestami. I nie zwalała wszystkiego na, 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 na te protesty, mówię, to jest często dla, dla, tych, tak, dla tych dzieciaków jedyny kontakt z Kościołem. I nie pozbawiajmy ich tego, bo może coś tam zakiełkuje, no, tylko żeby to było właśnie, żeby, żeby to ziarno no, miało jakość jakość, prawda? Tak, teraz jeden z braci, który prowadzi katechezę właśnie online z licealistami, mówił, że zostają właściwie po tych lekcjach, jeszcze zostają na tych komunikatorach i. I tych platformach różnych, i po prostu zadają pytania. bo I też rozmawiają. O, okazuje się, że ten cały, cały taki protest już zaczynają patrzeć na to krytycznie, już nie, nie zgadzają z pewnymi postulatami. Mm. Zaczynają widzieć, że to nie jest do końca to, o co im chodziło. Że, 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 że jakby no, stoją takie w sumie w takim rozkroku, że z jednej strony chcą to wspierać, z drugiej strony nie chcą. No, to on on oni pytania. Nie bardzo wiedzą, tak naprawdę, młodzież, ty, bo, bo, bo to, co się. To, co się zadziało najpierw, ma się nijak do sytuacji już tydzień czy dwa tygodnie później. Weszły w to, weszły w to jakieś liderki przeróżnej maści, osoby, które. No, w, można się z wieloma zgadzać, ale z nimi się naprawdę bardzo mało ludzi zgadza. I to jest jakiś paradoks w ogóle z tej sytuacji, że e, no jednak z badań wynika, że Polska, Polacy nie są za nie opowiadają się w większości za aborcją na życzenie, wręcz przeciwnie, tam jest do 30% chyba czy 20 parę za aborcja na życzenie jest, jest e, popierana, więc to nie można być dużo mało, no ale to nie jest większość nawet, prawda? Nie jest to nawet większość zwykła. Tymczasem Coś jest w tych protestach takiego, że jednak one przyciągają. I to jest, to, to jest coś takiego, że to słowo na W, które no, mówią w... się, że to jest główne hasło Tantykię i postulat w... w... Wy, r... prawda, czy Krop, kropeczki to chyba to jest. To jest chyba taki, takie słowo, które no najbardziej charakteryzuje również jakby to pokolenie. Oni czasem mają wszystkiego dosyć. No wobec, mówił, wobec, wobec czego mówią do do, do, do do tego co widzą, słyszą i czują w y, wyp i tak dalej, tak? Mhm. Tylko że to też już było. Bo, bo, bo młodzi tak zawsze reagowali, tylko jakby no, w tej chwili mają narzędzia, prawda? Mają narzędzia, możliwości. Ta, taką przestrzeń, która, taką im przestrzeń, im to, która to, to w jakiś bardzo. sposób tak wręcz nobilituje, mhm. bo, bo jeśli powiedzą, że się z tym nie zgadzają, to są, e, to są sekowani, to doświadczają ostracyzmu. Z kolei, gdy, a, gdy mówią, że, że wyp, no to w tym momencie są e, Są gdzieś, są, są w jakiejś społeczności. Ta, są, tutaj, tak? są, mhm. są fajni. Są, 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 e, chyba powstała też taka presja, że, że Musisz się jakoś opowiedzieć, nie? Że tak, to myślę, że tak. stąd też od, odpowiedź pod nie strajkuje, czy, czy jakaś forma uczestnictwa, takiej odpowiedzi, reakcji, nie? No, no, no. I ja myślę sobie, że tutaj tu, 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 ja, ja w ogóle nie, nie, potęp, nie można potępiać tych młodych ludzi, aczkolwiek trzeba im pokazywać. I tutaj naprawdę apeluję również do duszpasterzy, co jest dobre, co jest złe. Bo dyskusje są dobre, pytania są dobre. Rozmowy są dobre. Wyjście na ulicę w momencie epidemii według mnie, nawet jeżeli nie byłoby to agresywne, nie jest dobre. Ale bo tak, tak, bo w tym momencie robimy koronaparty, zarażamy swoich dziadków. No i Tak, dziadkowi... podobno właśnie to, to, efekt, to jest efekt, nie no, wiem, czy nie na, ile no, to jest na pewno, prawda, że no, no, w ale Hiszpanii tak związek. było, w, Amery w Ameryce tak było, że po prostu mhm. po, 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 po masowych protestach, masowych wyjściach na ulicę. To jest logiczne, no, po prostu to jest potwornie zakaźne, więc jakby to jest, to jest co innego. Ale mm, ja sobie tak też myślę, że. Yy, Młodymi kobietami trzeba się zająć po prostu. I to ciągle się mówi, ciągle się mówi od, od lat, a nie ma nawet jakiegoś portalu takiego chrześcijańskiego dla kobiet. Jakieś stowarzyszonka powstają, to w ogóle... No to jest jakieś takie po prostu, no Kościół Hierarchiczny też tak niespecjalnie się tym interesuje, daje dobre rady. Popiera, nie wiem, wspiera Wspiera, i tak, albo mówi macierzyństwo, prawda, i świetnie, to jest twoje powołanie. To jest inne pokolenie, albo on odkryje to powołanie jako jedyne macierzyństwo, albo nie, ale to, 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 to naprawdę już jest inne pokolenie. Jeśli się nie zmieni narzędzie, jeśli się go nie zrozumie, no to to będzie stracone pokolenie. Zupełnie. I tym bardzo refleksyjnym i mocnym akcentem kończymy nasze spotkanie, w którym w sumie wymieniamy opinie, ale ciężko jest chyba znaleźć jakąś taką odpowiedź i jasne rozeznanie dzisiaj tej ale sytuacji. To, to, bo, to, bo to nie chodzi o to, żeby dawać dobre, dobre rady zawsze w cenie i wychodzić na ambonę, czy, pod, mądrym, tak. przed, czy przed mikrofon i mówić, że ja wiem co zrobić, bo my wszyscy nie wiemy co zrobić. Ale ja myślę, że jak staniemy tak naprawdę przed lustrem, powiemy nie wiemy co zrobić, to już będzie dobrze. Bo nie będziemy udawać i od tego można zacząć. A więc zapraszamy przed lustra i zapraszamy na kolejny odcinek Łomków. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.